Chociaż Lech Wałęsa, legendarny lider Solidarności, laureat pokojowej Nagrody Nobla i były prezydent Polski, oficjalnie nie jest dziś już związany z polityką, wciąż budzi w naszym kraju ogromne emocje. Niedawno ukazała się kolejna książka poświęcona jego losom. Z okazji premiery biografii zatytułowanej Po prostu Lech Wałęsa 80 w studiu Dzień Dobry TVN znaleźli się dwaj synowie słynnego gdańszczanina, Jarosław i Bogdan. Rozmowa szybko zeszła na temat wczesnego dzieciństwa synów byłej głowy państwa. Prezenterzy popularnej śniadaniówki zapytali obecnych w studiu gości, jak wyglądało życie w domu Wałęsów. Nie jest dziś tajemnicą, że w czasach Solidarności przyszły prezydent wyjątkowo rzadko spędzał czas z rodziną, dlatego też wspomnień z tamtych czasów, zwłaszcza tych związanych z ojcem, Jarosław i Bogdan mają niewiele. Ojca faktycznie nie było kropka wiecznie był zatrzymywany, aresztowany albo był na jakimś pochodzie. Spacery rzadkie przyznał starszy z braci. Nic dziwnego, że większość obowiązków głowy rodziny przejęła mama ośmiorga dzieci. Danuta Wałęsa jak już był, to był oczywiście wymagający ostry wykonawca poleceń mamy jak był, bo generalnie go nie było. Mama zastępowała go jak potrafiła, dodał 53, klatek Mimo wszystko z perspektywy czasu bracia docenili jednak poświęcenie ojca i zrozumieli, że jemu także nie było łatwo Ojciec dał wspaniałą lekcję nam wszystkim Kropka on powiedział, cokolwiek robisz, to pamiętaj, musisz wierzyć w siebie i w to, co robisz Jeszcze więcej ojciec mówił, ja wychodziłem z największej biedy Miałem tylko dwie rzeczy, wiarę w Boga i wiarę w to co robię to jest najlepsza lekcja, jaką mógł nam przekazać, powiedział Jarosław Wałęsa. 47, klatek przyznał także, że zazdrości starszemu bratu nieco lepszych relacji z ojcem. Bogdan pojawił się na świecie dużo wcześniej przedtem, jak Lech Wałęsa zaangażował się w sprawy państwa. Zazdroszczę Bogdanowi, bo jest ode mnie starszy. W 1980 roku miał już 10 lat, więc on przez 10 lat miał ojca. Ja już jako czterolatek miałem lidera Solidarności, dodał. Z każdą chwilą rozmowa stawała się coraz bardziej emocjonalna, a atmosfera w studiu gęstniała. Panowie mieli bowiem nieco inny obraz tego, co działo się w domu rodzinnym. Dopiero teraz zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo nienormalna to była sytuacja. Nie mam innego wzorca ojca, to była dla mnie normalność. Na tyle, na ile potrafił być czuły, to był, oceniał młodszy z braci. Bogdan był jednak bardziej surowy w ocenie, kiedy mógł, to był, ale stanowczo za mało go było. Żebyśmy mieli w pełni ojca i matkę, tłumaczył. Zapytałem go ostatnio: Ojciec, a gdzie ty byłeś, gdy ja ciebie potrzebowałem? Mówi: Nie umiecie być silni, nie umiecie wygrywać, a kto miał nas tego nauczyć? Oburzał się 53, latek. Wtedy emocje sięgnęły zenitu. Bogdan Wałęsa zdobył się na surowe podsumowanie czasów swojego dzieciństwa. Jest nas ośmioro, ale każdy jest jedynakiem. Dopiero teraz próbujemy to naprawiać, budować, bo mamy poważne braki. Jesteśmy rodzeństwem, ale jesteśmy prawie obcymi sobie ludźmi, zakończył dosadnie. Prowadzący Dzień Dobry TVN zapytali swoich gości, czy są w stanie wybaczyć swojemu ojcu. Jarosław Wałęsa przyznał, że jest dumny staty, który wiele osiągnął i stał się prawdziwą legendą w naszym kraju. To nie jest żal nie do wybaczenia. Wszystko rozumiem, bo mamy to, co mamy dzięki niemu, dodał do tego jego starszy brat. Zobacz też, Bogdan Wałęsa przeżył przykry rozwód, o którym huczała cała Polska. Dziś nie popełniłby więcej tego błędu. Lech Wałęsa znów trafił do szpitala, zamieścił zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Lech Wałęsa obchodzi 80 urodziny. Rafał Trzaskowski, Monika Olejnik i Michał Żebrowski składają mu serdeczne.